Cztery przyjaciółki siedziały przy stolików ekskluzywnej restauracji i wesoło rozmawiały. Te panie były z tych, które nazywano lwicami salonowymi. Jako żony zamożnych mężczyzn mogły sobie pozwolić na każdą zachciankę, w tym poranne spotkania przy śniadaniu, podczas gdy większość ludzi musiała pracować, aby się utrzymać. Dziewczyny, patrzcie, wczoraj przywieźli mi mój futro. Kilka dni temu wypatrzyłam je w Mediolanie. Wesoło powiedziała blondynka, wystawiając udany zakup na widok publiczny. Ani przeszkadza ci, że teraz jest lipiec. Zaśmiała się przyjaciółka, dotykając ciepłego futra. Ani trochę. Chciałam, żeby całe miasto zobaczyło mój zakup. Jej rozmówczynie od razu zaczęły sypać gratulacjami i pochwałami. Jeszcze jak, przecież przed nimi było dzieło z prawdziwego futra. Tylko jedna z nich pozostawała obojętna. Wika była zupełnie niezainteresowana ich głupimi rozmowami, ponieważ zajmował ją znacznie poważniejszy problem. Od niedawna wydawało jej się, że jej mąż, żenia, zdradza. Porozmawiać z nim bezpośrednio nie mogła, ponieważ nie miała żadnych dowodów, a co jeśli się myliła? Oskarżenie o niewierność to bardzo poważna sprawa. Takimi oskarżeniami nie można rzucać od tak. Wikuś, jesteś w ogóle z nami, wstryknęła palcami przed jej twarzą szczęśliwa posiadaczka nowego futra. Tak, przepraszam, kochana, uśmiechnęła się Wika, zamyśliłam się. Gratuluję zakupu. Znowu pewnie myślisz o tym, że żenia cię zdradza. Uśmiechnęła się inna, siedząca naprzeciwko. Allen, nie sądź po sobie, odparła zgryźliwie Wiktoria. To ty u nas praktykujesz śledzenie i kamery, żeby przyłapać swojego męża na kłamstwie. Zresztą, bardzo skuteczne sposoby zacisnęła usta Elejne. Vika pokręciła głową. Przyjaciółki często sugerowały jej, że widziały jej męża w towarzystwie innych kobiet, a Elejne nawet radziła wynająć prywatnego detektywa, żeby złapać go na gorącym uczynku. Jednak Wiktoria była pewna, że damy po prostu jej zazdroszczą. Była żoną bankiera, którego interesy ostatnio szły w górę. Z boku wydawało się, że Wika żyje w bajce. Mogła sobie pozwolić na wszystko, czego pragnie drogą odzież, biżuterię, podróże, wizyty w salonach piękności i inne luksusy. W rzeczywistości jednak, Żenia, mimo swoich pokaźnych kapitałów, był dość skąpym człowiekiem, a więc nie pozwalał żonie wydawać pieniędzy na prawo i lewo. Za każdym razem, gdy wybierała się z przyjaciółkami na wakacje, musiała wyprosić każdy grosz. Dziewczyny, muszę iść do banku, wstaję od stołu, powiedziała Wika. Cieszyłam się, że się spotkałyśmy. Przyjaciółki posłały jej pocałunki w powietrzu. Ale gdy tylko jej sylwetka zniknęła za drzwiami, zaczęły aktywnie obgadywać ją za plecami. Taka to przyjaźń! Gdy tylko Wika wsiadła do samochodu i podała swojemu kierowcy potrzebny adres, napisała wiadomość do męża, że wkrótce przyjedzie. Żenia przeczytał ją, siedząc w swoim ulubionym, skórzanym fotelu. No tak, dziś przecież kontrola przewrócił oczami, zanim gwałtownie wstał ze swojego miejsca. Rzecz w tym, że instytucja finansowa, którą obecnie kierował, kiedyś należała do ojca jego żony. W swoim testamencie bankier zarządził, że jego zięć, jako mężczyzna, będzie zarządzał biznesem, a córka, jako główna i jedyna spadkobierczyni. Będzie okresowo sprawdzać, jak wszystko funkcjonuje. Ponieważ była to wola ojca, Wika sumiennie wypełniała swój obowiązek i pojawiała się z kontrolą co miesiąc. Żenia odnosił się do tego ze zrozumieniem, tym bardziej, że nie miał nic do ukrycia. Jednak dziś miał już plany, o których nie mógł opowiedzieć żonie. Jakby na potwierdzenie jego myśli, te plany znów do niego zadzwoniły. Kochanie, pamiętasz, że dziś czekają nas w klinice. W słuchawce rozległ się stanowczy kobiecy głos. Oczywiście, kochanie, przyjadę po ciebie za parę godzin. Starając się, by jego głos brzmiał jak najspokojniej, odpowiedział. Dobrze, tylko się nie spóźniaj. Wiesz przecież. Że teraz nie mogę się denerwować, kontynuowała ona. Oczywiście. W takim razie zaraz zajmę się sprawami, żebyś na mnie nie czekała. I z tymi słowami rozłączył się, rzucając telefon na kanapę. Żenia zaczął nerwowo pocierać skronie. Rozumiał, że chodzi po ostrzu noża, ale nie mógł się zatrzymać. Już od kilku miesięcy miał kochankę, Angelinę. Poznali się zupełnie przypadkowo, kiedy przyszedł do restauracji, aby spotkać się ze swoimi partnerami. Spotkanie wtedy odwołano w ostatniej chwili, a Żenia postanowił dosiąść się do stolika uroczej damy. Słowo za słowem i następnego ranka obudzili się w jednym łóżku, po czym ich relacja zaczęła się szybko rozwijać. Angelina wyglądała wspaniale. Była byłą modelką, a więc wyróżniała się niesamowitą figurą. Łączącą wąską talię, niezwykle długie nogi i wszystko inne, co tak przyciąga mężczyzn. A kilka dni temu Angelina oznajmiła, że podejrzewa ciąża. A właściwie była tego pewna, dlatego nalegała, aby razem pojechali do kliniki i zrobili USG. I jak na złość to wydarzenie zbiegło się z kontrolą, którą przeprowadzała żona. I teraz trzeba było jakoś się wykręcić, ponieważ Wika zawsze robiła to w jego obecności. Chodźmy szybciej uporządkować dokumenty i pójdźmy gdzieś! zaproponowała Wiktoria, wchodząc do gabinetu męża. Już nawet nie pamiętam, kiedy ostatnio gdzieś razem wychodziliśmy. Oczywiście, koniecznie pójdziemy odpowiedział rozkojarzony mąż, intensywnie myśląc, jak pozbyć się żony. Nie wymyślając nic lepszego, Eugeniusz zaprowadził ją do skarbca z sejfami. Ty zacznij, a ja przyniosę raport za zeszły miesiąc i klucze, powiedziała. Wika kiwnęła głową i od razu zaczęła przeglądać dokumenty, które przygotowano na jej przyjazd. Nagle drzwi zatrzasnęły się i nie zwróciłaby na nie uwagi, gdyby żenia nie zaczął szarpać za klamkę i pukać w nią. Co się dzieje? Zmarszczyła brwi Wika. Och, zapomniałem powiedzieć, mamy problemy z zamkiem. Przybrał niezadowoloną minę Eugeniusz, próbując otworzyć drzwi. Teraz nie otwiera się, cholera. I co robić? Po drugiej stronie drzwi, zapytała Wiktoria. Poczekaj parę minut, zaraz coś wymyślę, powiedział mąż, po czym jego kroki zaczęły się oddalać. Wika ciężko westchnęła. W tym miejscu, oprócz niej, nie było żywej duszy. Z łącznością też były problemy, więc telefon był bezużyteczny. Zaczęła po prostu chodzić tam i z powrotem, mając nadzieję, że to zamknięcie wkrótce się skończy. Po około pół godzinie w korytarzu rozległy się kroki. Wika od razu podskoczyła do drzwi. Wiktorio Andrijewno, przepraszam, rozległ się zaniepokojony kobiecy głos, w którym od razu rozpoznała sekretarkę swojego męża. Eugeniusz Aleksiejewicz prosił przekazać, że mistrz się spóźnia i dlatego trzeba będzie poczekać. Ale czy nie można znaleźć innego mistrza? Czy to takie trudne? Zaczynając tracić cierpliwość, powiedziała Wika. Już pół godziny tu siedzę. Młoda sekretarka się zmieszała i natychmiast zaczęła przepraszać, co jeszcze bardziej ją irytowało. Dobrze, rozumiem, nieco złagodniała Wiktoria postarajcie się przyspieszyć proces mam dużo spraw A Eugeniusz wymyślając historię o tym że poszedł szukać mistrza teraz wiózł kochankę do szpitala Angelina nie wiedziała że on jest żonaty i dlatego musiał ją również okłamywać Po USG czekała ich szokująca wiadomość że Angelina była w ciąży bliźniaczej Oboje byli tak zaskoczeni że nie mogli oderwać od siebie wzroku bo ani on ani ona nie byli gotowi na taką liczbę dzieci, a niektórzy w ogóle na dzieci. No nic, myślę, że damy radę, słabo uśmiechnęła się Angelina. Oczywiście, odpowiedział niepewnie żenia. Gdyby z jednym dzieckiem Jewgeni mógł się pogodzić, to dwoje było dla niego całkowitym zaskoczeniem. Kochał gelię i nawet był gotów założyć z nią rodzinę na boku, ale nie myślał, że ta rodzina od razu stanie się tak duża. Podczas gdy Żenia był w szoku, jego żona chodziła między skrytkami, starając się znaleźć sobie jakieś zajęcie. Już sprawdziła raporty, z nudów przejrzała galerię i teraz mierzyła krokami niewielkie pomieszczenie. Bardzo szybko Wika poczuła, jak ten pokój zaczyna na nią naciskać. Było tu słabe oświetlenie, ponieważ brakowało okien. Kiedy Wiktoria kolejny raz postanowiła zrobić rundę po skarbcu, jej oczy przyciągnęła jedna skrytka, wyróżniająca się na tle innych. Była cała w kurzu, jakby nie otwierano jej od wielu lat. Gdy tylko dotknęła klamki, szuflada uległa, ukazując jej zawartość. Na samej skrytce było napisane Wiktoria, co jeszcze bardziej wzbudziło w niej zainteresowanie, a w środku znajdowała się koperta i kilka fotografii. To ja. Zdezorientowana wymamrotała Wika, oglądając zdjęcie. Na jednym z nich była mała dziewczynka w jaskrawo różowej sukience. Siedziała w niewielkim pokoju, obok było kilka zabawek. Przyglądając się tłu, Wika nie mogła sobie przypomnieć, żeby w dzieciństwie była w takim miejscu, choć doskonale pamiętała wiele wydarzeń z tamtego czasu. Na innym zdjęciu byli mężczyźni i kobiety, których nigdy wcześniej nie widziała. Ale mimo to Wiktoria nie mogła nie zauważyć, jak bardzo jest do nich podobna. W kopercie znajdował się natomiast kwit, w którym ojciec Wiktorii zapewniał, że przekaże pewną sumę pieniędzy jakiemuś Władimirowi R, a ten w zamian odda mu dziecko i nie odda go do domu dziecka, pozwalając bankierowi samodzielnie załatwić opiekę. Następnie było opisanie: Dziewczynka 3 lata 95 cm 11 kg. Nazywa się Wiktoria. Kiedy Wika kończyła czytać kwit, po jej twarzy płynęły łzy. Tak oto, zupełnie przypadkowo, odkryła przerażającą prawdę. Jej ukochany ojciec nie był jej biologicznym ojcem, kupił ją jak jakąś lalkę. Jak to możliwe, powiedziała drżącym głosem, ściskając w rękach nieszczęsny kwit. W tym momencie przed oczami przeleciały jej wszystkie lata dzieciństwa. Była najszczęśliwszym dzieckiem, bo rodzice ją uwielbiali. Miała mnóstwo zabawek, często podróżowała. Uczyła się z najlepszymi nauczycielami, a co najważniejsze, zawsze miała miłość i wsparcie, ani jednego znaku, że nie jest biologiczną córką. W głowie pojawiła się masa pytań, ale najważniejsze brzmiały tak, dlaczego moi prawdziwi rodzice mnie porzucili i co teraz z moją biologiczną matką, a jak wygląda ojciec. W tym momencie ogarnęła ją uporczywa chęć odnalezienia swojej prawdziwej rodziny, spojrzenia w oczy rodzicom, a także zadania im pytań, które ją strasznie dręczyły, bo miała do tego prawo. Nagle Wika usłyszała hałas za drzwiami, więc natychmiast starła łzy, schowała kopertę ze zdjęciami do torby. Skrytkę zasunęła z powrotem i upewniwszy się, że zatarła ślady, podeszła do drzwi. Kochanie, przepraszam, że kazałem ci tak długo czekać, usłyszała zaniepokojony głos męża. Mieliśmy tu nagły wypadek, ale teraz wszystko naprawimy. Poczekaj jeszcze kilka minut. Czekam, odpowiedziała obojętnie żona, próbując się doprowadzić do porządku. Nie zamierzała wtajemniczać żeni w tę historię, przede wszystkim chciała najpierw wszystko zrozumieć sama. Niestety Wika nawet nie podejrzewała, że w skarbcu były kamery, które doskonale uchwyciły moment, kiedy schowała kopertę do torby, a mąż często lubił je osobiście przeglądać. Kiedy Wiktoria spojrzała na zegar, jej brwi ze zgrozą uniosły się do góry. Okazało się, że spędziła w tym skarbcu prawie cztery godziny. O żadnym spacerze z mężem nie mogło być już mowy. Na ten wieczór miała już plany. Żeni, aby rozwiązać problem z zamkiem, który sam cepsuł, zajęło to dokładnie 15 minut, a resztę czasu spędził z kochanką. Aby Angelina czuła się komfortowo, wynajął jej nowe mieszkanie, które było dwa razy większe niż poprzednie, a także zostawił solidną sumę pieniędzy. Kochanie, przykro mi to mówić, ale będziemy musieli się na jakiś czas oddalić, smutno uśmiechnął się Żenia. Wkrótce czekają mnie ważne negocjacje z bardzo zamożnym człowiekiem. Jestem pewien, że moi konkurenci zrobią wszystko, aby go zdobyć, więc nie będą się wahać użyć najbrudniejszych metod. Ale co ja mam z tym wspólnego? Zmarszczyła się Angelina Żenia, jak możesz mnie zostawić samą w takiej sytuacji, jeśli zapomniałeś? Noszę pod sercem dwoje twoich dzieci. Dżela właśnie dlatego podejmuje takie kroki obejmując jej rękę i całując wierzch dłoni, powiedział Ewgenii. Ci ludzie są zdolni do najstraszniejszych rzeczy, więc lepiej, żebyś się ukryła i zachowywała cicho. Czy to naprawdę tak poważne? Zapytała przestraszona kochanka, instynktownie obejmując brzuch. Tak, kochanie, dlatego musisz być ostrożna. Ale nie martw się, jak tylko wszystko się skończy. Skontaktuję się z tobą. I z tymi słowami ją opuścił, by mącić w głowie innej kobiecie. Ledwie zamek poddał się, a ciężkie drzwi w końcu się otworzyły, Jewgieni gwałtownie objął żonę. Wika przyjęła te objęcia chłodno, tylko pasywnie poklepując go po plecach. Już się nie złościła z powodu tej sytuacji, po prostu teraz wszystkie jej myśli były zupełnie gdzie indziej. Właśnie jej zwykły runął, a wydawało się, że jej korzenie wcale nie są tam, gdzie zawsze myślała. – Czy płakałaś? – zapytał mąż, dotykając jej twarzy. Była czerwonawa i lekko opuchnięta. W pewnym momencie wydawało mi się, że te ściany mnie zmiażdżą. Zrobiło mi się tak nieswojo, że nie wytrzymałam, skłamała Wiktoria. Żeni zrobiło się nawet trochę wstyd za swoje zachowanie, bo zupełnie nie spodziewał się takiej reakcji. Jeszcze długo przepraszał, choć jej to właściwie było obojętne. Myśląc, Wika zastanawiała się, od czego powinna zacząć poszukiwania, bo miała bardzo mało informacji. Nie miała żadnych pomysłów, oprócz tego, żeby zwrócić się do przyjaciółki, której mąż zajmował wysokie stanowisko w prokuraturze. Dlatego podczas następnego spotkania przy śniadaniu musiała podzielić się z przyjaciółkami całą prawdą, którą dopiero wczoraj odkryła. No nieźle historia uśmiechnęła się przyjaciółka. Na twoim miejscu bym oszalała, nie rozumiem, jak w ogóle się trzymasz. Więc mi pomożesz? Zapytała Wika z nadzieją w głosie. Myśl o tym, że nie będzie sama, dodawała jej sił. Kochana, jesteś pewna, że tego potrzebujesz. Skrzywiła się przyjaciółka. Przecież oczywiste jest, że twoi rodzice to wiejscy biedacy i po co ci ich szukać? Zadowól się tym, co masz i nie brudź sobie rąk. Inne kobiety zgodnie kiwnęły głowami. Wiktoria poczuła, jak w niej kipi złość. Ona nigdy nie widziała swoich biologicznych rodziców, ale było jej nieprzyjemnie, że tak o nich mówiono. Jeśli ktoś jeszcze raz powie coś podobnego o mojej prawdziwej rodzinie, to się porządnie pokłócimy. Powiedziała Wika stalowym głosem, po czym opuściła to bezsensowne spotkanie. Zrozumiawszy, że od tych głupich kur nie uzyska ani pomocy, ani nawet wsparcia, Wika postanowiła samodzielnie skontaktować się z mężem swojej przyjaciółki. W przeciwieństwie do niej, był on rozsądnym mężczyzną, a zatem można było z nim przeprowadzić dialog. Wiktoria wykorzystała cały swój urok i w końcu uzyskała upragniony adres oraz krótkie informacje o ludziach, dzięki którym przyszła na świat. Okazało się, że ojca już prawie 10 lat nie było wśród żywych, a matka miała słabe zdrowie i poruszała się na wózku inwalidzkim. Nie chcąc długo się męczyć, Wiktoria postanowiła w ten sam dzień udać się do wioski. Serce biło jak oszalałe, ale mimo to wpisywała w nawigację potrzebny adres, nie zamierzając się wycofać. Aby nie było zbędnych świadków, musiała dać kierowcy wolne, a mężowi skłamać, że z przyjaciółkami wybierają się do nowego spa, które znajduje się poza miastem. Droga zajęła kilka godzin. Kiedy Wika podjechała pod potrzebny dom, zauważyła obok ławki starszą kobietę na wózku. Krew odpłynęła jej z twarzy, ponieważ od razu zrozumiała, że to jej matka. Zrobiwszy kilka wdechów i wydechów. Wiktoria wyszła z samochodu, przybierając na twarz najbardziej życzliwy uśmiech, na jaki tylko była zdolna. Choć wewnątrz szalała prawdziwa burza. Dzień dobry, nazywam się Wiktoria, pracuję jako dziennikarka i przyjechałam do pani, aby zrobić reportaż o tym, jak dziś żyje się na wsi, wymyślała na poczekaniu. Czy mogłaby mi pani poświęcić trochę czasu? Kobieta najpierw bardzo się zdziwiła. O jej, naprawdę to kogoś interesuje szczerze nie mogła zrozumieć. Oczywiście, nasi czytelnicy bardzo lubią takie historie kontynuowała Wika. Jak się pani nazywa? Taisja Iwanowna przedstawiła się jej matka. Bardzo mi miło Taisjo Iwanowno proszę opowiedzieć o swoim życiu poprosiła Wiktoria, czując, jak jej policzki się czerwienią. I wtedy matka zaczęła swoją opowieść. Okazała się bardzo miłą i serdeczną osobą, więc Wika od razu ją polubiła. Ale czy taka osoba mogła sprzedać własne dziecko? Przemknęło jej przez myśl, ale starannie odgoniła tę myśl, aby nie ulec emocjom i tym samym się nie zdradzić. Taisja Iwanowna opowiedziała o swoim dzieciństwie, o nieustannej biedzie, która prześladowała ją aż do małżeństwa. A gdy rozmowa zeszła na życie małżeńskie, wyraźnie przygasła. Usta zacisnęły się w cienką linię. Było widać, że bardzo niechętnie to wspomina. Nie powinno się tak mówić, westchnęła, ale ileż ja się wycierpiałam od zmarłego męża, całe życie mi zniszczył. A co on zrobił? zapytała Wiktoria. Wstrzymując oddech. Oj, coś się zmęczyłam, powiedziała Taisja Iwanowna. Zróbmy tak. Ty położysz się na kanapie w salonie, a jutro dokończymy. Jeszcze po sąsiadach oprowadzę, tam historie będą jeszcze bardziej dramatyczne niż moje. Wiktoria, rozumiejąc, że wizyta zamienia się w wiejski urlop, mimo wszystko kiwnęła głową. Było jej niezbędne, aby wszystko zrozumieć. Tak zaczęła pomagać matce w gospodarstwie. Ponieważ starsza kobieta już od wielu lat mieszkała sama, zdążyła się do wszystkiego przyzwyczaić. Dobrzy sąsiedzi przynosili jej jedzenie, a ze wszystkim innym udawało jej się radzić sama, nawet prowadziła mały ogródek. Cały następny dzień Wika spędziła, słuchając niekończących się opowieści starszych mieszkańców wioski o przeżytym życiu. Próbowała udawać, że nagrywa ich słowa na dyktafon w telefonie, a sama tylko czekała na moment, kiedy zostaną z mamą same, żeby ta mogła kontynuować swoją opowieść. Mężowi musiała powiedzieć, że wyjazd za miasto zamienił się w chęć wyjazdu na urlop do jakiegoś ciepłego kraju, więc nie będzie jej jeszcze kilka dni. Dobrze się odpoczęliście, uśmiechnął się Żenia. Wiesz, ten chłód ostatnio tak na mnie działa, że chcę uciec gdzieś do ciepła, skłamała żona. Oczywiście, odpoczywaj i nie martw się o nic, powiedział Żenia. Przeżyli w małżeństwie około pięciu lat. Dlatego Jewgeni zdążył dobrze poznać żonę. Mógłby przysiąc, że Wika nigdy w życiu nie podjęłaby tak spontanicznej podróży, to po prostu nie było w jej charakterze, zbyt ceniła spokój i stabilność. Coś tu jest zdecydowanie nie tak, zmarszczył brwi bankier. Mimo że nieobecność Wiki była mu na rękę, chciał się dowiedzieć, o co chodzi. Najpierw postanowił sprawdzić kamerę monitoringu, która znajdowała się w skarbcu. Wewnętrzne przeczucie podpowiadało mu, że trzeba to zrobić, bo właśnie od tego momentu Wiktoria zaczęła się dziwnie zachowywać. Zobaczmy, co tu mamy, owładnięty ciekawością powiedział do siebie żenia. Nagranie musiał cofnąć o kilka godzin. Bo na początku żona po prostu przeglądała papiery, a potem krążyła po skarbcu. W końcu Jewgeni zauważył, jak pochyla się nad najniższą skrytką. Ile by nie przybliżał, nie udało mu się zobaczyć, co tak długo oglądała. Jednak to coś okazało się ważne, ponieważ usłyszawszy stukot, Wika od razu schowała znalezisko do torby i zaczęła się poprawiać. Coś ty znalazła, zamyślony powiedział Jewgeni, opierając się o oparcie krzesła. Raczej nie były to pieniądze, ich jego żona nie potrzebowała, a i nie okradłaby własnego banku. Znaczy, to było coś innego. Postanowił sam zejść do skarbca, wcześniej fotografując położenie skrytki. Oczywiście. Ta okazała się pusta, jednak jego uwadze nie umknął ledwo widoczny napis Wiktoria. Zmarszczył brwi jeszcze bardziej. Wynikało, że ktoś celowo zostawił jakieś przesłanie dla jego żony ale kto? Tymczasem Wika nadal spędzała czas z matką. Życie na wsi nawet wydawało jej się niezłe. Tak, tutaj trzeba było znosić pewne niedogodności, jednak po raz pierwszy od dłuższego czasu udało jej się poczuć spokój i ukojenie. Nie trzeba było nigdzie biec, pochłoniętej rytmem dużego miasta. W końcu pojawiła się możliwość zwolnienia i po prostu pomyślenia o swoim życiu. Nie od razu dostrzegłam w Wowie szaloną rządze zysku, kontynuowała Tajsia Iwanowna. Ciągle mu było mało. Pracował jak przeklęty, ciągle gromadząc i gromadząc pieniądze. Nie pozwalał mi ich wydawać, kazał kupować tylko to, co niezbędne. A kiedy dowiedział się, że jestem w ciąży, Boże, co się wtedy zaczęło? Pokręciła głową starsza kobieta. Wika nieświadomie pochyliła się do przodu. Oto w końcu zbliżali się do tego, po co o tu przyjechała. Zaczął liczyć, ile wydamy na dziecko. Mówił, że to za dużo i że na razie nie możemy sobie pozwolić na utrzymanie dodatkowej osoby. Goszko się uśmiechnęła. Naprawdę żyliście tak biednie? Współczująco powiedziała Wika: „Och, kochana, a kto wtedy żył Bogato. Słabo uśmiechnęła się mama. Trudne były czasy. Ale ludzie i tak jakoś potrafili zakładać rodziny i to niemałe. I gdyby nie był Wowa takim sknerą, dalibyśmy radę. Nawet proponował mi przerwanie ciąży, nie wyobrażasz sobie. Ale odmówiłaś, stwierdziła Wiktoria. Następnie, pospiesznie dodając: Tak, no oczywiście, rozłożyła ręce jej rozmówczyni. Bardzo chciałam mieć dziecko. Włodzimierzowi musiałam powiedzieć, że to niebezpieczna operacja dla mojego zdrowia, a ja mogę nie przeżyć. Dlatego z ciężkim sercem zgodził się. Matka kontynuowała opowieść, a Wika mimowolnie czuła wrogość do swojego biologicznego ojca. Nigdy więcej go nie zobaczy i chyba nawet nie będzie tego żałować. Marzyłam o dziewczynce i urodziła mi się. W tym momencie twarz matki rozpromieniła się. Taka zdrowa, rumiana ach, nie mogłam się na nią napatrzeć. Miała wyrosnąć na prawdziwą piękność, taką jak tytaisja iwanowna pogłaskała wikę po ręce, co sprawiło, że jej ciało pokryło się gęsią skórką. Z każdym nowym zdaniem coraz trudniej było jej grać swoją rolę. Łzy stanęły w oczach, gotowe w każdej chwili spłynąć po policzkach. Ale moje szczęście nie trwało długo, westchnęła gorzko matka. Ledwie skończyła trzy lata, a wowa postawił mi twardy warunek. Albo oddamy ją bogatej parze, albo poczeka, aż dojrzeje i sam oddaje ją w niewolę. Sam widział, jak pięknieje, a potem już myślał, jak w przyszłości na niej zarobić. Wiktorii wydawało się, że przestała oddychać. Jak człowiek, zwłaszcza ojciec, mógł być tak okrutny. Ale czy pieniądze były warte tego, by pozbawić matkę córki? Nie mogła już powstrzymać łez, tak przerażająca była jej historia. Przepraszam, wymamrotała Wika, wycierając policzki, nic, kochanie, płacz, słabo uśmiechnęła się Taisja Iwanowna. Ja już dawno wypłakałam swoje, dlatego mogę tak spokojnie o tym opowiadać. Nie mogła skazać córki na taki okropny los, dlatego zgodziła się, by oddano ją do innej rodziny. Włodzimierz wtedy wyjechał do miasta razem z maleństwem. Przypadkiem spotkali się z parą, która chciała dziecko, ale z powodu bezpłodności nie mogli sobie na to pozwolić. I od pierwszego spojrzenia zakochali się w uroczej dziewczynce, patrzącej na nich swoimi ogromnymi, ciekawskimi oczkami. Przebiegły mężczyzna od razu wyczuł możliwość wzbogacenia się, dlatego urządził spektakl, jakoby wiózł córkę do domu dziecka. Andrzeju, proszę, zabierzmy ją do siebie! błagała kobieta, która już straciła nadzieję na urodzenie dziecka. Nie bez powodu ją tutaj spotkaliśmy. Czuję, że powinna zostać naszą córką. Po tym jej prawdziwy i przybrany ojciec zawarli umowę na mocy której bankier napisał pokwitowanie. I po kilku dniach Wika przeprowadziła się do domu swoich nowych rodziców, na zawsze zapominając o prawdziwej rodzinie. Wtedy chciałam wspiąć się na ściany z rozpaczy kontynuowała matka. Wydawało mi się, że wyrwano mi serce z piersi. Każdej nocy modliłam się, żeby moja dziewczynka trafiła do dobrych ludzi, którzy by się o nią zatroszczyli. Wszystko tak się stało, pomyślała Wika. Naprawdę dorastała w cudownej rodzinie, która traktowała ją jak swoją własną. Nawet przed śmiercią ojciec zapisał jej majątek, a tylko zarządzanie bankiem pozostawił zięciowi. Przybrana matka zmarła, gdy Wiktoria miała 15 lat. Długo chorowała, i w pewnym momencie stan stał się tak krytyczny, że organizm przestał sobie radzić, po prostu się poddał. Dla nastolatki to był wielki cios. Nagle przyszła łajs myśl: Może i dobrze, że przybrani rodzice nie dożyli momentu, kiedy odnalazła prawdziwą rodzinę. Dla nich byłoby to trudne. Ojciec chciał, żebym dowiedziała się o wszystkim dopiero po jego śmierci, domyśliła się Wiktoria. Dlatego właśnie napisał jej imię na skrytce. A ponieważ zawsze lubił zagadki, zrobił wszystko tak, żeby Wiktoria sama znalazła odpowiedzi na swoje pytania. Czy dalej mieszkaliście razem? Zapytała Wiktoria, gdy trochę się uspokoiła. A gdzie miałabym pójść? Westchnęła Taisja Iwanowna. Nie było gdzie się podziać. Zostałam z Wołodią, choć nigdy nie mogłam mu wybaczyć. Dostaliśmy dużo pieniędzy, ale on je gdzieś schował. Nie zobaczyłam ani grosza. Tak żyliśmy. Aż pewnego dnia wsiadł pijany za kierownicę i miał wypadek. Sam zginął, a jeszcze zabrał ze sobą młodego chłopaka, pokiwała głową matka. Od dziesięciu lat mieszkam sama. Wewnątrz Wiki szalał prawdziwy huragan. Piechała z myślą, że zobaczy nieodpowiedzialną kobietę, która celowo zrezygnowała z dziecka. Ale zamiast tego zobaczyła nieszczęśliwą kobietę, która padła ofiarą chciwości swojego męża. Przestała ją obwiniać. Matka po prostu nie miała siły, żeby przeciwstawić się ojcu. I dlatego nie była winna, że nie mogła ochronić dziecka. Wiktoria była pewna, że matka nigdy do końca nie przeżyła tej historii. Chciała teraz się otworzyć, krzyknąć, że nie jest już sama, że teraz jest przy niej jej córka, która na nią nie jest zła i jest gotowa być zawsze obok. Wika ścisnęła pomarszczoną dłoń, a z jej ust już miało się wyrwać wyznanie, gdy ktoś natarczywie zapukał do drzwi. Kogo to jeszcze przyniosło? Zdziwiła się taisja iwanowna. Już zobaczę, powiedziała Wika, idąc do korytarza. I gdy tylko otworzyła drzwi, przed nią pojawił się Żenia. Aż krzyknęła z zaskoczenia. To był ostatni człowiek, którego spodziewała się tu zobaczyć. Jak odpoczywa się, kochanie? Ironicznie zapytał mąż. Słońce jeszcze cię nie poparzyło? Ostatnie kilka godzin zajmował się tylko próbą odkrycia sekretu swojej żony. Po obejrzeniu nagrania z kamer skontaktował się z jej przyjaciółką. Jaki urlop jesteś pijany zaśmiała się Aliona. Jej reakcja była najlepszym dowodem na to, że Wika go oszukała. Domyślając się, że w rodzinie Wiktorii szykuje się poważna kłótnia, Aliona postanowiła dolać oliwy do ognia i umówiła się z bankierem. Gdzie szczegółowo opowiedziała mu, co odkryła Wika. Aliona była bardzo zła, że rozmawiała z jej mężem i prosiła go o pomoc. Uznała to za ingerencję w swoją rodzinę, więc postanowiła się zemścić. Uważam, że między mężem a żoną nie powinno być żadnych tajemnic, powiedziała Aliona, ciesząc się reakcją Jewgenija. Dlatego musiałeś poznać prawdę. Dziwne, że Wika nie zrobiła tego sama i wysyczał rozwścieczony mąż. O nie, przesadnie uśmiechnęła się Aliona, przecież jesteś bankierem, więc powinieneś wiedzieć, że takie sprawy nie są prowadzone tak łatwo. Ile przewrócił oczami Jewgenii? Aliona podała kwotę, po czym się rozstali. Po tym spotkaniu żenia był tak zły, że postanowił od razu znaleźć wikę i tak znalazł się na wsi. Co tu robisz? Czując jak jej dłonie stają się zimne, zapytała Wiktoria. Jak to CEO? Fałszywie zdziwił się mąż, przyjechałem poznać teściową. Chwycił Wikę za rękaw i dosłownie wciągnął do salonu, gdzie czekała na nich starsza kobieta, która już zaczynała się niepokoić. Przenosiła niezrozumiałe spojrzenie z dziennikarki na nieznajomego. To kolejny dziennikarz? Zapytała matka. Żenia wybuchnął śmiechem. Wiktoria czuła, że zaraz wszystko się zawali i jej serce było gotowe wyrwać się z piersi. Czyżbyś przedstawiła się jako dziennikarka? Zaśmiał się mąż. No dalej, Wikuś, czy warto oszukiwać własną matkę? Ona przymknęła oczy. Tak bardzo chciała opowiedzieć o wszystkim sama, ale brutalnie pozbawiono ją tej możliwości. Żenia urządził prawdziwy skandal. Podniesionym tonem zaczął opowiadać Taisi Iwanownej całą prawdę, przyprawiając ją kąśliwymi komentarzami pod adresem żony. Wika kilka razy prosiła go, by zamilkł, ale on. Ignorując ją, coraz bardziej się rozkręcał. Wika, to prawda drżącymi wargami wymówiła starsza kobieta. Wiktoria podeszła do niej bliżej. Chciała uspokoić mamę powiedzieć, że sama zamierzała we wszystkim się przyznać, ale nie zdążyła. W następnej chwili Tajsia Iwanowna zaczęła się trząść, a potem straciła przytomność. Co się z nią dzieje? W tym momencie nawet Jewgienii się zaniepokoił. Źle się czuję. Powiedziała przerażona Wika. Zadowolony teraz. Natychmiast węzwi pogotowie. Lekarze przyjechali dość szybko, więc już po pół godzinie byli w szpitalu. Wika cały czas była z mamą. Trzymała ją za rękę i powtarzała przepraszam, tylko niestety starsza kobieta jej nie słyszała. Wika była poza siebie ze strachu. Strasznie bała się stracić matkę, którą dopiero niedawno udało się jej odzyskać. No, co ty zrobiłaś? Wyrzuciła z siebie, uderzając męża dłońmi w pierś. Wika, przestań, wszyscy na nas patrzą, próbował ją uspokoić żenia. A mnie to nie obchodzi. Wika była bliska histerii. Gdybyś nie przyjechał i nie obarczył jej taką ilością informacji, nic by się nie stało. Nie trzeba było mnie oszukiwać, odciął się mąż. Chciała mu odpowiedzieć, ale wtedy pojawił się lekarz. I Wika natychmiast pospieszyła do niego. Nie martwcie się, z pacjentką wszystko w porządku, od razu oznajmił. A Wika oddechnęła z ulgą. Takie ataki zdarzają się z powodu przeciążenia, zwłaszcza w takim wieku. Myślę, że nie ma poważnych powodów do niepokoju, jednak zalecałbym kilka dni obserwacji w naszej klinice. Oczywiście, róbcie wszystko, co trzeba, kiwnęła Wika. Czy można ją teraz zobaczyć? Jeszcze nie odzyskała przytomności. Ale myślę, że stanie się to za chwilę. Poczekajcie trochę, a potem was zawołają. Wiktoria na chwilę przymknęła oczy. Ileż to dziś przeżyła? Tak bardzo chciała po prostu usiąść i o nic się nie martwić. W tym momencie na jej ramię położyła się dłoń męża, ale ona gwałtownie ją odtrąciła. Odejdź, powiedziała Wika, nie otwierając oczu, przynajmniej teraz niczego nie psuj. Żenia parsknął, ale jednak odszedł. Kiedy Wika zajrzała do sali, mama już odzyskała przytomność. Na jej ręce było kilka przewodów, które z ciekawością oglądała. Wiktoria poczuła pewną niezręczność, nie wiedziała, jak się zachować, żeby Tajsia Iwanowna znów się nie zdenerwowała. Jak się czujesz? Zapytała Wika półgłosem, robiąc kilka kroków w jej stronę. Usta matki wykrzywił delikatny uśmiech. A przecież sama powinnam była się domyślić, pokręciła głową. Zbyt mocno przypomniałaś mi mnie z młodości. Najpierw pomyślałam, że już zaczynam wariować. A to proszę. Wiktoria usiadła na brzegu łóżka, a mama pogładziła ją po włosach. Miały sobie tyle do powiedzenia. Przepraszam, że musiałam cię oszukać, powiedziała córka z poczuciem winy. Nie wiedziałam, jak najlepiej wszystko przekazać i się pogubiłam. Nic się nie stało, córeczko, wszystko rozumiem. Już nie myślałam, że kiedykolwiek cię zobaczę, odpowiedziała mama. ściskając jej rękę. Rozmawiały i rozmawiały. Słońce zdążyło już schować się za horyzont. Minęło kilka godzin i w końcu pojawił się lekarz, który dawał do zrozumienia, że pacjentce trzeba zrobić wieczorne zabiegi, a potem położyć się spać. Kochanie, popilnuj mojego domu, bo dusza mi nie daje spokoju. Nigdy nie zostawiałam go na długo, powiedziała mama. Wika obiecała, że będzie się nim opiekować, po czym życzyła dobrej nocy. Napisała mężowi, że nie będzie nocować w domu. Żenia wyraził swoje niezadowolenie w kilku wiadomościach, ale Wika nawet nie odpowiedziała. Teraz w ogóle nie miała na to czasu. Tym bardziej była nadal zła na męża, który nawet nie pofatygował się, by przeprosić. Tak więc na jakiś czas Wika zmieniła swoje życie. Przeprowadziła się na wieś, gdzie każdego dnia oddychała świeżym powietrzem i cieszyła się bliskością natury. Wieczorem odwiedzała mamę, aby ta nie czuła się samotna. Przywoziła jej owoce, kwiaty, czym bardzo cieszyła starszą kobietę. Kochana, a twój mąż nie ma nic przeciwko, że teraz opiekujesz się moim domem? Zapytała mama. Wika zawahała się, nie wiedząc, co odpowiedzieć. Najmniej teraz chciała obciążać mamę swoimi problemami. Nie ma nic przeciwko, uśmiechnęła się córka. Rozumie, że tutaj jestem teraz bardziej potrzebna. Tajsia Iwanowna skinęła głową, udając, że uwierzyła. W rzeczywistości rozumiała, że córka nie jest szczęśliwa w tym małżeństwie, ale wolała milczeć, mając nadzieję, że Wika sama wszystko rozwiąże. Z pewnością to nie ona powinna dawać rady, bo jej życie osobiste ułożyło się, delikatnie mówiąc, nieudanie. Kiedy Wika wróciła na wieś, zauważyła jakieś dziwne poruszenie w ogrodzie. Chwyciła stojącą obok łopatę i zaczęła powoli się zbliżać. Spodziewając się zobaczyć tam pijaka lub złodzieja, zamachnęła się, ale od razu opuściła narzędzie, bo przed nią stał tylko chłopiec. Kim jesteś? zapytała Wiktoria, dochodząc do siebie. – Ja. – Sasza – odpowiedział dziecko. A w tym momencie z jego kieszeni wypadło jabłko. – I co tu robisz? – Sasza uśmiechnęła się Wika, kucając, by być na jego poziomie. – Zgłodniałem, więc przyszedłem tutaj po smaczne jabłka – wypalił chłopak jednym tchem. – Ciocia na wózku i tak mnie nie dogoni, a tak przynajmniej zjem. Wika nie powstrzymała śmiechu z takiej bezczelności i szczerości jednocześnie. Przyjrzawszy się dziecku, zauważyła, że jego ubranie było znoszone, a miejscami nawet podarte. Koszulka wisiała na chłopcu jak na wieszaku, zdradzając jego chudość. Mimo to w jego oczach był wesoły ognik wskazujący na aktywne dziecko. Rozumiem, powiedziała wieloznacznie Wika. Jabłka to oczywiście dobrze. Ale nie chcesz zjeść smacznego barszczu? Zauważyła, jak zaświeciły mu się oczy i pociekła ślimka. Chcę, odpowiedział chłopiec natychmiast. Sasza okazał się mieć doskonały apetyt, zjadł dwie miski, a potem jeszcze kilka pierogów z wiśniami, które upiekła Tajsia Iwanowna. Wika pokręciła głową. Widać było, że nie dojadał. Kiedy obiad się skończył, Wiktoria zaczęła go wypytywać, jak żyje. Okazało się, że chłopiec był z domu dziecka. Nie znał swoich rodziców, więc nic poza murami przytułku Sasza nigdy nie widział. W domu dziecka nie żyło mu się lekko, bo starsi chłopcy urządzili tam prawdziwą falę, zmuszając młodszych do oddawania im wszystkiego. Pieniądze słodycze, które dostawali na obiad, często zabierali sobie i całą żywność, więc tacy jak Sasza czasem musieli chodzić głodni. Czyżbyś nic nie mówił wychowawcom? Zdziwiła się Wika. Hektarów to właśnie oni to wszystko urządzili. Starsi najpierw zabierają nam pieniądze, a potem niosą wszystko dorosłym powiedział dziecko. Wika zrozumiała, że nie może pozostać obojętna i dlatego postanowiła zostać na wsi jeszcze na jakiś czas. Żenia, otrzymawszy kolejną wiadomość, że żona zatrzyma się u matki, był nie na żarty zaniepokojony. Nie podobało mu się, że Wika stała się tak bliska ze starszą kobietą. Bankier widział w tym zagrożenie dla siebie, tym bardziej, że ich relacje w ostatnim czasie stawały się coraz bardziej chłodne. Rozumiał, że jeśli nie chce zostać z niczym, musi działać. Postanowił odwiedzić kochankę, której nie widział od dłuższego czasu. W tym czasie zdążyła wyraźnie zaokrąglić się. Żenia pamiętał, że z wykształcenia Angelina była medykiem. To, że została modelką, wynikło z cudownego przypadku. W rzeczywistości intensywnie się kształciła i przygotowywała do zawodu farmaceutki. Kochana, powiedz, czy istnieje taki lek, który może doprowadzić człowieka do szaleństwa? Zapytał. Chciał, żeby pojawiły się u niego halucynacje, stał się nerwowy i mógł zostać uznany za niepoczytalnego. Jest ich pełno, uśmiechnęła się Jela wiele leków ma takie skutki uboczne. Możesz podać chociaż jeden, nalegał Żenia. A po co ci to? Zmarszczyła brwi Angelina, wyczuwając coś niepokojącego. Wtedy Żenia znów zaczął śpiewać starą piosenkę o najważniejszym, że przeciwko niemu zmówili się konkurenci, którzy próbują go usunąć, a więc postanowił strzelić pierwszy. Wiedział, że kochanki szczerze go kochają i postanowił zagrać na jej uczuciach, które teraz były szczególnie wyostrzone. No, nie wiem, powiedziała niepewnie Jela to wszystko jakoś nie jest w porządku, ale dlaczego nie można użyć uczciwych metod walki? Piewgienij zbliżył się i ujął jej ręce w swoje. Moja dobra, naiwna geleczka uśmiechnął się niestety, świat biznesu nie jest tak urządzony jak zwykły, a więc, jeśli chcesz w nim przetrwać, musisz popełniać niecałkiem uczciwe czyny. Ale uwierz mi, wciąż robię wszystko humanitarnie nie zamierzam nikogo pozbawiać życia. Chcę tylko zepsuć reputację biznesową, aby zabezpieczyć siebie i ciebie. No co, pomożesz? Jego manipulacja się powiodła. Angelina przytaknęła. Miała znajomą, która bez problemu wypisała receptę, i już po kilku godzinach upragniony lek znajdował się w rękach Ewgenija. Teraz odliczał minuty do momentu, gdy będzie mógł zrealizować swój plan. Postanowił wszystko tak zaaranżować. Aby żonę uznano za niezdolną do działania, a więc straci głos w zarządzaniu bankiem i wszystko przejdzie w jego ręce. Każdego dnia zasypiał i budził się z tą myślą, pozostawało tylko czekać na powrót Wiktorii. Rozwinęła w wiosce aktywną działalność, postanowiła zająć się domem dziecka, a więc prowadziła własne śledztwo. Najpierw postanowiła osobiście się tam udać, aby rozeznać sytuację. Wiktoria udawała, że zamierza adoptować dziecko. Mamy bardzo dobre dzieci, nie pożałujecie, uśmiechała się przymilnie dyrektorka. Jestem pewna, że któreś z nich na pewno się wam spodoba. Jeśli wierzyć, Saszy, to ta dama była w zmowie z wychowawcami, którzy okradali dzieci. Z zewnątrz wszystko wyglądało bardzo przyzwoicie. Dzieci uczyły się z wychowawcami, chodziły na lekcje, bawiły się. Jednak gdy Wiktoria zaczęła im się przyglądać, zauważyła, że wielu młodszych jest jakby zastraszonych. Gdy tylko zobaczyli kogoś ze starszych, od razu się od nich odsuwali jak od ognia. Wika zauważyła też, jak jedna z wychowawczyń szeptała do wysokiego nastolatka, a ten potem coś jej nawet oddał. Proszę powiedzieć, jakie są relacje dzieci z wychowawcami? Zapytała. Nikt nie narzeka. Dyrektorka podejrzliwie zmrużyła oczy. No, oczywiście, wszyscy są zadowoleni. Oczywiście czasami zdarzają się drobne kłótnie. Ale to odwieczny temat ojców i dzieci powiedziała: „ A dlaczego pani pyta? Nie chcę dostać dziecka z traumą. Wika uśmiechnęła się miło, kontynuując swoją rolę. Nie udało jej się znaleźć nic więcej podejrzanego. Odeszła, ale rozumiała, że sama nie poradzi sobie z domem dziecka, dlatego musiała szukać pomocy z zewnątrz. Kiedy Wiktoria zgłosiła ten problem na policji, spojrzeli na nią jak na głupią, jakby nie miała nic lepszego do roboty niż wymyślać różne bzdury. Jeden z policjantów wręcz powiedział, że jakaś miejska dama nie powinna robić zamieszania w ich wiosce. Wika już miała wychodzić, gdy zaczepił ją młody stażysta. Poczekaj, zawołał. Mi też się wydaje, że w naszym przytułku dzieje się coś złego. Myślę, że mogę ci pomóc. Nazywał się Edge. W ten sposób zaczęli pracować razem. Wika podzieliła się tym, co udało jej się dowiedzieć w krótkim czasie. Niewiele musiał przyznać policjant. Jednak mam pewien pomysł. Edge zaproponował, by ponownie wróciła do domu dziecka, udając, że wybrała dziecko. Ale głównym celem było to, by kobieta niezauważenie zainstalowała kamerę monitoringu, aby mieli jakieś dowody. Wika była bardzo zdenerwowana, ale się zgodziła. Czuła się jak prawdziwa szpiek i dlatego niesamowicie bała się wpaść. Kiedy wszystko się skończyło, Wiktoria ciężko westchnęła. Była tak zmęczona, że czuła się, jakby rozładowywała wagony. Ale jej starania nie poszły na marne, bo po kilku dniach kamera uchwyciła, jak wychowawcy traktują dzieci. Wyraźnie można było dostrzec, że z jednej strony pobierają pieniądze, a z drugiej strony wymierzają kary. Na ten widok Wika aż się wzdrygnęła. No, jesteś świetna, dumnie powiedział Edge. Teraz ich przyciśniemy. Dzieci już nie będą cierpieć. Wika była tak szczęśliwa, że spontanicznie objęła swojego partnera. Starzysta był zaskoczony, ale wkrótce jego ręka spoczęła na talii Wiktorii. Och, przepraszam, zreflektowała się, po prostu poniosły mnie emocje. Edge nic nie odpowiedział i nadal się uśmiechał. Potem udali się do domu dziecka, gdzie postawili kierownictwu ultimatum. Albo odchodzą na własne życzenie, albo policjant zgłasza ten incydent do przełożonych. W rezultacie wszyscy winni sami się zwolnili, a na ich miejsce przyszli godni ludzie, którzy szczerze kochali dzieci. Po rozwiązaniu tego problemu Wika zrozumiała, że chce adoptować Saszkę, ale do tego musiała zebrać dokumenty, z których wiele znajdowało się w mieście. Dlatego często musiała opuszczać wieś. No, nareszcie, powiedział Eugeniusz, już nie pamiętam, kiedy Cię ostatnio widziałem. I z tymi słowami uprzejmie podał jej świeżo parzoną kawę, choć z dodatkiem. Wika przyjęła napój. Wdzięcznie kiwając głową. Mam nadzieję, że na dobre wróciłaś do domu, zapytał mąż. Nie do końca, powiedziała Wika, biorąc łyk, mama wciąż leży w szpitalu, a w wiosce mam jeszcze pewne sprawy. Postanowiła na razie nie mówić Żeni, że zamierza wziąć dziecko. Mąż zmarszczył brwi, po czym złapał ją za rękę. Spędźmy przynajmniej ten dzień razem, zapytał z nadzieją w głosie, przenocujesz tutaj, a jutro pojedziesz do matki. Tęskniłem za tobą. Wika się zgodziła. Tak spędzili cały dzień razem. Eugeniusz pilnował, by do każdego jej napoju trafiła tajemnicza tabletka, a żona niczego nie zauważyła. Następnego dnia Wiktoria udała się na spotkanie z kierownictwem domu dziecka. Od samego rana czuła irytację, jednak zrzuciła to na nagromadzone zmęczenie. Później utknęła w ogromnym korku, przez co się spóźniła. A kiedy zwrócono jej uwagę w przytułku, że brakuje jej jednego dokumentu, Wika wybuchła tak, że doprowadziła jedną z pracownic do łez. Wiecie, Wiktorio Andrzejewno, mamy pewne wątpliwości. Czy można wam powierzyć dziecko, dlatego odmawiamy wam adopcji z powodu nadmiernej agresji. Wiktoria była w szoku. Strasznie chciała teraz zrobić awanturę, a potem zdemolować to miejsce. Nigdy wcześniej nie czuła takiej złości. Przez chwilę nawet bała się samej siebie. Gdyby ktoś jej się napatoczył, na pewno by z niego nic nie zostało. I najgorsze było to, że z każdym dniem było tylko gorzej. Wika źle spała. Czasami miała jakieś dziwne wizje, a do tego zaczęła odczuwać ciągły niepokój. Z tego powodu musiała częściej zostawać w domu, żeby mąż mógł ją pilnować. Jesteś po prostu bardzo zmęczona, mówił troskliwie żenia. Zaparzyłem ci ziołową herbatę, żebyś mogła się zrelaksować. Ostatnio mąż zaczął otaczać ją opieką. Wiki było to bardzo miłe, choć niewytłumaczalna agresja nie chciała zniknąć, wręcz przeciwnie, tylko narastała. W pewnym momencie zaczęła się nawet bać wychodzić na ulicę, wszystko ją drażniło. W takich momentach jej pięści zaczynały się groźnie zaciskać, a ciało dosłownie drżało ze złości, ale musiała się zebrać. Niedawno zadzwonili i powiedzieli, że mama wkrótce wyjdzie ze szpitala. Dlatego Wika pojechała do wioski, aby przygotować dom na jej powrót. Kiedy Wiktoria szła do domu, wpadła na nią sąsiadka dziewczynka, która przypadkowo wylała na nią swój sok. Na nowej marynarce od razu pojawiła się plama. Wiktoria wzięła głęboki oddech, żeby nie wyładować się na niewinnym dziecku. W domu, kiedy zabrała się za sprzątanie, wszystko leciało jej z rąk, co jeszcze bardziej ją denerwowało. W pewnym momencie wzięła poduszkę i porządnie się w nią wykrzyczała. Nagle rozległo się pukanie do drzwi. To był Igor, który zauważył jej samochód i postanowił zapytać, jak idą sprawy z adopcją. Ponieważ dla Wiki była to bolesna kwestia, wpadła w prawdziwą furię. Zaczęła krzyczeć, twierdząc, że to nie jego sprawa. A na końcu poczuła się źle i rozpłakała się. Policjant nic nie powiedział. Zamiast tego podszedł do niej i objął ją, po czym delikatnie pogłaskał po włosach. Przez chwilę poczuła się nawet lepiej. W tych objęciach było tyle ciepła i troski, że zdołała się uspokoić. Dziękuję, wyszeptała Wika, nadal go obejmując. Kiedy się odsunęli, Wiktoria poskarżyła się na to, co się z nią dzieje. Igor słuchał uważnie, nie przerywając. "Wiesz, wydaje mi się, że to nie dzieje się z powodu nerwów czy zmęczenia", powiedział zamyślony. "Nie myślałaś, że ktoś ci w tym pomaga?" "Myślę, że ktoś ma po prostu zawodowe zniekształcenie", zaśmiała się Wika. "I dlatego szukasz przestępstw tam, gdzie ich nie ma?" "Może", nie zaprzeczył Igor. "Jednak pamiętasz, jak instalować ukrytą kamerę?" mrugnął do niej. Wika od początku nie wierzyła w ten pomysł, jednak kamerę i tak zainstalowała. Zrobi to w biurze, gdzie bywa najczęściej, i w domu, żeby zobaczyć, jak się zachowuje we śnie. Kiedy nadszedł czas, aby zobaczyć wynik, Wika zamarła. Okazało się, że Igor miał rację. Rzeczywiście doprowadzono ją do takiego stanu i to zrobił nikt inny jak Żenia. I wtedy puzzle zaczęły się układać. Teraz stało się jasne, skąd w nim obudziła się taka miłość i troska. Mąż specjalnie spędzał z nią więcej czasu, żeby doprowadzić się do szaleństwa. Co za drań! krzyknęła Wika w przypływie gniewu, uderzając pięścią w stół. Jedyne czego nie rozumiała, to motyw tego działania. Dlaczego mąż miałby robić z niej wariatkę? Aby to wszystko zrozumieć, Wika opowiedziała o tym Igorowi. Pomożesz mi? Zapytała z nadzieją w głosie. Policjant oczywiście się zgodził. Rozpoczął własne śledztwo. Po kilku dniach pojawił się przed nią z szczegółowym raportem. Mimo, że Edge pracował w wiejskim oddziale, miał wielu znajomych i przyjaciół służących w mieście. Z łatwością zgodzili się pomóc. Wtedy przed Wiktorią ukazał się nieprzyjemny obraz. Okazało się, że jej mąż od kilku miesięcy prowadził podwójne życie. I nie chodziło tylko o ciężarną kochankę. Okazało się, że w ostatnich dniach aktywnie werbował pracowników oraz próbował wpływać na akcjonariuszy, aby ci uwierzyli w nieadekwatność jego żony. Wszystko w porządku. Na koniec swojego raportu zapytał Edge, martwiąc się o jej stan. Wika smutno się uśmiechnęła, po czym przykryła jego dłoń swoją. Teraz na pewno wszystko będzie dobrze odpowiedziała. Wiem wszystko, a to znaczy, że będę mogła mu się przeciwstawić. Wiktoria była pełna determinacji. Nie tak bardzo martwiła ją obecność innej kobiety, bo podejrzewała o tym już wcześniej. O wiele ważniejsze było teraz zachowanie banku, który odziedziczyła po ojcu. Rada akcjonariuszy była zaplanowana na wieczór. Tam Eugeniusz zamierzał zadać ostateczny cios. Przedstawiając Wiktorię jako całkowicie szaloną. Jakie było ogólne zdziwienie, gdy Wika również pojawiła się na spotkaniu. Była jak nigdy dotąd skupiona i pewna siebie. Przed tym podano jej kroplówkę, więc wszystkie toksyny skutecznie opuściły jej ciało i głowę. Jak widzicie, drodzy koledzy, mój umysł jest na miejscu spokojnie, powiedziała Wiktoria. Czego nie można powiedzieć o moim mężu? Czy można nazwać normalnym tego, kto gotów jest dla własnego zysku wystawić bliską osobę? Bardzo w to wątpię. Jeśli tak postąpił wobec mnie, to z partnerami i kolegami może postąpić znacznie gorzej. Pamiętajcie o tym. Na deser pokazała wszystkim nagranie wideo, na którym żenia dosypywał jej lekarstwa, po czym wyświetliła na ekranie skład tego preparatu. Wyobraźcie sobie, gdybym miała alergię na choćby jeden jego składnik, już bym tu przed wami nie stała. Okazuje się, że miałam sporo szczęścia, dodała ironicznie. Eugeniusz został zniszczony. Żadne słowa nie mogły uratować jego reputacji. Wika wyciągnęła go na czystą wodę, pokazując wszystkim wnętrze człowieka. Po tym nikt więcej nie zamierzał z nim pracować. Nie mogąc znieść upokorzenia, mąż sam opuścił bank, całkowicie oddając go łajs. Nawet nie próbował walczyć, ponieważ zrozumiał, że odtąd ten świat jest dla niego zamknięty na zawsze. Tyle wpływowych osób było świadkami jego hańby, że nigdy się z tego nie oczyści. Kilka dni później rozwiedli się i nigdy więcej się nie spotkali. Żenia próbował wrócić do kochanki, ale dowiedziawszy się o nim prawdy, nie chciała przyjąć takiego kłamcy. Angelina nawet postanowiła spotkać się z Wiktorią. Aby wszystko wyjaśnić, nie wiedziałam, że ma rodzinę, powiedziała. Inaczej nigdy nie związałabym się z żonatym. Ty pewnie mnie nienawidzisz. Wydaje mi się, że nie jesteś niczemu winna pokręciła głową Wiktoria. Okazałaś się taką samą ofiarą jak ja. Obie wybrałyśmy niewłaściwego mężczyznę. Co dziwne, ta sytuacja tylko je zbliżyła i nawet udało im się zostać przyjaciółkami. Wkrótce Angelina urodziła bliźniaki, chłopca i dziewczynkę, dla których Wika została matką chrzestną. Pół roku później Wiktoria wyszła za mąż za Egora, który w tym czasie awansował i został przeniesiony do oddziału miejskiego. Mama również całkowicie wyzdrowiała i mogła nawet być obecna na ich ślubie. Proponowali jej przeprowadzkę do miasta, jednak Taisja Iwanowna stanowczo odmówiła opuszczenia rodzinnego domu. Wtedy Wiktoria zrobiła tam porządny remont, a nawet urządziła małą farmę, żeby mama na pewno się nie nudziła. Miała teraz wózek inwalidzki z napędem elektrycznym, który znacznie ułatwiał jej życie, a teraz, kiedy wszystko było ułożone, pozostała ostatnia sprawa i adopcja Saszy. A jeśli znowu mi odmówią? Zapytała przestraszona Wika, kiedy przyjechali z Egorem do domu dziecka. Doskonale pamiętała swoją pierwszą nieudaną próbę. Nie odmówią, obiecał mąż, obejmując ją za ramiona. Obiecuję. Dziś nasz syn będzie spał w domu. I Edge dotrzymał obietnicy. Zrobił wszystko, aby komisja nie miała żadnych wątpliwości i ostatecznie Sasza stał się częścią ich rodziny, co go niesamowicie ucieszyło. Postanowili to uczcić w domu Taisi Iwanowny, która przygotowała cały stół na cześć tego ważnego wydarzenia. Kiedy Wika rozejrzała się po obecnych, zdała sobie sprawę, że czuje się niesamowicie szczęśliwa, bo obok niej byli bliscy ludzie mama, mąż i chłopiec, którego teraz mogła z dumą nazywać synem, oraz ktoś jeszcze, kto mieszkał w wikcie od kilku tygodni.